Prezentacją drużyn i zawieszeniem flagi olimpijskiej rozpoczęła się największa impreza sportowa w Kolnie z udziałem przedszkolaków. Zgodnie z ceremoniałem w hali sportowej zapłonął symboliczny znicz olimpijski. Głównym organizatorem kolejnej edycji Olimpiady Przedszkolaka był Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. Odbywa się druga edycja Olimpiady Przedszkolaka. Celem imprezy jest przede wszystkim rozwijanie sprawności ruchowej dzieci, jak również popularyzacja aktywnego spędzania czasu. Dodatkową atrakcją dzisiejszej imprezy jest również możliwość zwiedzenia kompleksu sportowego, którym administruje Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. W tegorocznej edycji Olimpiady Przedszkolaka udział bierze 7 drużyn. Przygotowane konkurencje sportowe są bardzo widowiskowe i zapewne dostarczą dużo wrażeń i emocji zarówno uczestniczącym, jak również kibicom. Oprócz konkurencji sportowych, każda z grup, które biorą w nich udział, przygotuje i przedstawi część artystyczną. Organizator ufundował również nagrodę specjalną. Jest to Puchar Kibica Olimpiady. Puchar powędruje oczywiście do grupy, która będzie najbardziej kolorowa i aktywna. Jako organizatorów cieszy nas, iż impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych organizowanych w mieście Kolno przez Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu. Do udziału w olimpiadzie zgłosiły się drużyny z miejskiego przedszkola i 6-latki uczęszczające do kolneńskich placówek. Sportowe zmagania rozpoczął bieg slalomem. Jagódki i Żabki wzięły udział w wyścigu z szarfami. Konkurowały w celności strzałów na bramkę i biegu z kosmicznym balonem.
Kolejną okazją do spotkania będzie piknik z okazji Dnia Dziecka. Już w tej chwili mogę wszystkie dzieci wraz z rodzicami zaprosić 31 maja na godzinę 15 na plac wewnętrzny przy siedzibie Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na Dzień Dziecka. Będzie masa atrakcji. Olimpiada Przedszkolaka została zorganizowana w ramach 6. Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.